Twoje piłkarskie CV to przede wszystkim Stal. Jednak z tego powodu mało osób wie, że byłeś kiedyś zawodnikiem Zagłębia. Jak wspominasz ten czas i czy to, że grałeś tam kiedyś, będzie dla ciebie dodatkowym smaczkiem przed meczem? Mogę nazwać to bardziej epizodem niż grą, bo jakoś nie spędziłem tam dużo czasu. Aczkolwiek ten czas wspominam bardzo, bardzo fajnie, bardzo miło. To było takie moje pierwsze przetarcie z Ekstraklasą. Przeszedłem tam z czwartej ligi, więc to był duży przeskok dla mnie. Dużo zobaczyłem, tak naprawdę też dużo się nauczyłem. Na pewno mi to w życiu pomogło, bo tak naprawdę, tak jak wspomniałem, no, pierwsze moje podrygi z Ekstraklasą i zobaczymy, jak to profesjonalnie tak naprawdę funkcjonuje klub na takim poziomie. Zawsze gdzieś tam, jak się gra przeciwko swojemu byłemu klubowi, to gdzieś tam jakiś podwójny smaczek zawsze też jest i jakaś tam wewnętrzna motywacja. A pamiętasz te swoje kilka występów w barwach Zagłębia w pierwszym zespole? Pamiętam, większość z nich to były w Pucharze Polski i ówczesnym Pucharze Ekstraklasy, który wtedy w tamtych czasach był. W większości grają w młodej Ekstraklasie, także te mecze, nie było ich za dużo, ale doskonale je wszystkie pamiętam i nawet bramki, które zdobyte, to gdzieś, mimo że to było dawno, ale to był taki czas, że tak naprawdę moje pierwsze wejście w poważną piłkę i pamięć została do dzisiaj. A jaka była twoja historia transferu do Lubina? Podobno z Mielca wyjechaliście we dwóch, a zostałeś tylko ty. No to prawda. Dużo by pewnie opowiadać teraz. Z ówczesnym byłym piłkarzem Stali, Damianem Jędryką, wyjechaliśmy, prawda, na testy do Zagłębia i okazało się, że ja zostałem, Damian nie. Ja tam po meczu wewnętrznym, który był zorganizowany na stadionie, było tam bodajże 25 zawodników z całej Polski, tak jakby na testach, po tym meczu dostałem od razu propozycję kontraktu, propozycję podpisania w tym klubie. Długo się nie zastanawiałem, po powrocie do Mielca szybka decyzja, kwestie finansowe gdzieś tam pomiędzy klubami, to też nie było problemów, także na takiej zasadzie.